Siemaneczka kochani, tu Kinga, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś słodkiego, ponieważ niedługo będzie tłusty czwartek i postanowiłam zrobić wegańskie pączki, chociaż to są bardziej oponki, bo mają w środku dziurkę, ale bez problemu można zrobić po prostu pączki bez dziurki. Dla mnie tak było łatwiej, ponieważ nie miałam strzykawki, żeby nadziewać pączki i ja bardzo lubię właśnie pączki z marmoladą. Także stwierdziłam, że wytnę dziurkę i później je nadzieję. To nie jest wiadomo najzdrowsza przekąska. Inni próbują to robić jakoś w piekarniku albo na bardziej takie zdrowsze sposoby, bo te pączki będą smażone na głębokim oleju. No ale jednak stwierdziłam, że raz na jakiś czas można coś takiego zjeść. Ja oczywiście nie jestem fanką smażenia, już bardzo długo nie smażę. Nic, ogólnie nie jem nic smażonego. Więc jak to piekłam, to czułam się troszkę gorzej, bo wiadomo, te opary tego oleju tak samo działają na właśnie tutaj na węch. Ale kochani, przepis jest bardzo fajny, bardzo podobny do innych ciast drożdżowych, bo ciasto jest właśnie na drożdżach. Przyjemnie się to robi, ale trzeba jednak zarezerwować sobie kilka dobrych godzin. Co jak co, pączki wyszły przepyszne. Dla mnie najlepsze są, jak wystygną dopiero kolejnego dnia. Nie wiem, niektórzy może lubią na świeżo, ale na świeżo właśnie były jeszcze troszeczkę oleiste. Ja je tam odsączałam właśnie ręczniczkiem. No i myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdźmy do przepisu. Na początek robimy zaczyn. Wsypujemy 2 łyżki cukru. Pół kostki drożdży, to jest 50 gram i pół szklanki mleka roślinnego, ciepłego, ale pamiętajcie, nie gorącego, ponieważ możecie zabić drożdże. I dokładnie wszystko mieszamy. Zacząć wycinać kółeczka w Waszych pączkach. Ja do tego użyłam kubeczka od syropu, ale możecie nie wycinać kółeczek i nadziewać Wasze pączki na przykład strzykawką. Do oleju, który się nagrzewał 10 minut, wrzucacie Wasze pączki. Pieczecie je około pół minuty, minutę. Musicie sprawdzać po prostu, czy skórka pod nimi jest zarumieniona. Gdy pączki są już gotowe, to wyjmujecie je najlepiej na jakiś ręcznik papierowy, aby odciekł jeszcze z tego nadmiaru tłuszczu.
Pokaż, co tu masz. Mam czekoladkę. To jest bardzo... O, a co tam, jak to zrobiłeś? Roztopiłem czekoladkę. Super. Polecam Wam dekorować je Waszymi ulubionymi dodatkami. Ja potrzebowałam cukrem, pudrem i nadziałam powidłem śliwkowym i marmoladą różaną. Były przepyszne. Pycha.